Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Kaśka i zapraszam dzisiaj na haul zakupowy. Mam kilka rzeczy, nie jest tego dużo, nie są to jakieś duże zakupy, ale no, oczywiście się skusiłam, jak to zwykle, chociaż sobie obiecuję, że już naprawdę nie będę jakoś kupować specjalnie i no trochę się tam ograniczyłam, nie powiem, bo naprawdę już teraz tak takie bardziej przemyślane te zakupy robię, ale no mimo wszystko czasem się skuszę na coś, bo wiecie, promocje różne tam, coś tam zobaczę też na YouTubie, co ktoś sobie kupił, no i mnie to tak później drażni, że takie fajne i mogę sobie użyć i wiecie. Także no zawsze to jakoś tak wychodzi. Także, ale no dobra, nie jest to duży haul. I przede wszystkim to jest tak. Poszłam do Actiona, bo ostatnio kupiłam w Actionie takie te malutkie różyczki, takie piankowe, które bardzo mi się podobają. Bardzo fajnie na pracach wyglądają. Są ładnie wykonane. I postanowiłam, że pójdę jeszcze raz do Actiona i upoluję jeszcze kilka tych paczuszek, tych kwiatków. Na pewno wiecie, o których ja mówię. To są te różyczki. Prześliczne, bardzo ładne i w sumie zależało mi na tym właśnie kolorze, na tym jasnym różowym i na tym kolorze ecru. Niestety z tego koloru różowego właśnie była tylko ta ostatnia paczka, więc wzięłam tą, która została, tą jedną, a tych kremowych w ogóle nie było, więc no troszeczkę żałowałam. Ja sobie ostatnio właśnie kupiłam dwie te paczki, więc no tam wystarczy mi, tam jakieś parę prac mi wystarczy, ale nie będę miała nic takiego w zapasie. Tych też mam jeszcze dwie paczki i właśnie tą jedną sobie dokupiłam, więc fajnie, że chociaż tą jedną się udało znaleźć. Natomiast z tych innych kolorów, no to kupiłam jeszcze coś, czego ostatnio nie wzięłam, bo nie wiem, czy jakoś mi się wydawało, że nie fajny jest ten kolor, czy nie wiem, dlaczego ich nie wzięłam. W każdym razie podoba mi się tak naprawdę ten kolor. Bardzo mi się podoba i on jest taki, to jest taki róż wpadający troszeczkę w fiolet. Bardzo ładny kolor, więc kupiłam dwie paczki i z tych jasnych to były właśnie jedyne, które zostały. Reszta to były same czerwone, tak naprawdę, bo jakoś takie chyba mniej popularne, ale ja postanowiłam, że sobie wezmę te dwa opakowania tych czerwonych też, ponieważ ostatnio właśnie też robiłam pracę z takim kolorem czerwonym. Nie wiem, czy ta praca już się pojawiła na kanale, czy nie, ale tak spodobały mi się teraz takie czerwone klimaty i nie mam za bardzo takich kwiatków czerwonych. Musiałabym robić oczywiście z formiranu, bo jakiś tam formiran mam czerwony taki na święta, co kupowałam. No ale takie różyczki myślę, że małe się przydadzą. No i tak jak mówię, one są bardzo fajnie wykonane, takie naprawdę wdzięczne. Mały taki mają rozmiar, więc super. Bardzo, bardzo mi się podobają one, więc z tych kwiatków to tyle kupiłam, te 5 paczuszek. Dodatkowo jeszcze poszłam na ten dział taki dekoracyjny, taki domowy i udało mi się jeszcze dostać 2 opakowania tych różyczek, które też są na pewno Wam bardzo znane. Ja też je bardzo lubię. I tym razem udało mi się tylko te 2 paczuszki upolować w takich, wiecie, jaśniejszych kolorach. Były te 2 ostatnie właśnie paczki. Reszta to były takie bardzo ciemne, bordowe, takie no za ciemne, nie były takie właśnie czerwone, ładne, tylko takie bordowe. Tam były jeszcze takie, które takie prawie w brąz wpadały, więc tamtych nie brałam, bo wiedziałam, że ja niewiele prac w tej kolorystyce robię, więc tam nie brałam. Natomiast te są takie troszeczkę ecru, takie bardzo delikatne ecru. Nawet można je podciągnąć pod białe, jakby się ktoś uparł. Natomiast te mają naprawdę prześliczny kolor, taki, one może w kamerze wyglądają tak bardziej intensywnie, ale one mają taki kolor takiego budyniu waniliowego, naprawdę bardzo ładny kolor, taki kremowy, no bardzo mi się podoba i żałuję, że właśnie nie było jeszcze chociaż jednej takiej paczuszki, to bym sobie wzięła, no ale trudno, może jeszcze tam kiedyś się pojawią, więc może będzie okazja, żeby sobie jeszcze dokupić, bo są naprawdę bardzo, bardzo ładne. I ja bardzo lubię te piankowe kwiatki. Może komuś one się wydają takie, wiecie, mało atrakcyjne i no wiadomo, kwiatki z formiranu czy tam materiałowe na pewno dużo lepiej wyglądają, tak bardziej delikatnie, ale te piankowe też bardzo, bardzo, ja bardzo je lubię. Także tyle kwiatków z Actiona i tak naprawdę no
Nic więcej za bardzo nie kupiłam, oprócz tego, że dokupiłam sobie taką taśmę dwustronną, którą też często używam w pracach. I dodatkowo kupiłam dwa kleje na próbę, bo nigdy ich jeszcze nie kupowałam w Actionie. Te all-purpose glue. Zawsze mi się wydawało, że one jakieś takie są może nieodpowiednie do prac takich papieżastych, ale ponieważ używam ostatnio ten Colal i on jest też, to jest tego samego typu klej. One są takie przeźroczyste, śmierdzące, takie bardzo, nie są takie gęste, to są takie bardziej wodniste kleje, więc wydawało mi się, że one będą podobnie się zachowywać. No i dla sprawdzenia właśnie kupiłam sobie te dwa opakowania. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Na razie tam jedną pracę, to tam dwie może skleiłam tym klejem i powiem Wam, że no fajnie się to wszystko trzyma, nic tam nie odpadło, nic tam i bardzo szybko chwyta ten klej, nie trzeba jakoś tam się specjalnie tego przytrzymywać, żeby to chwyciło, więc wydaje mi się, że to będzie działać, także no zobaczymy, jeszcze popróbuję i zobaczę, czy to działa. Jeżeli tak, to z pewnością będę sobie kupować ten klej zamiast tego kolalu, bo ten kolal jest, wiadomo, droższy, także to już będzie na plus, jakby coś. Następny sklep to są dosłownie cztery rzeczy z Craftelier. Cztery rzeczy, z czego trzy już Wam pokazywałam pokrótce. I to są, w Craftelier zamówiłam sobie trzy oksajdy i wszystkie trzy w kolorze zielonym, w odcieniach zieleni, ponieważ nie mam zbyt dużo takich ładnych odcieni właśnie zielonego koloru, jeżeli chodzi o oksajdy. No i tak postanowiłam, że do liści, ponieważ ciężko mi jest też, wspominałam Wam, że ciężko mi jest kupić też taki dobry papier, taki odpowiedniego koloru papier zielony. To stwierdziłam, że będę sobie sama maziała po prostu papier i będę sobie sama te kolory tam tworzyła. No i do tego przydały mi się takie kolorki zielone, takie naturalne bardzo, bo te, które miałam do tej pory, to były takie troszeczkę bardziej w żółty wpadały, takie jaśniejsze. Natomiast te są takie bardziej naturalne, takie ziemiste, wiecie, ziemiste w sensie takie, no, takie jak w naturze występują, nie są takie przerysowane. No i to jest ten najciemniejszy, to jest ten Forest Moss, bardzo ładny kolor. Ten jest Rustic Wilderness i ten trzeci jest Peeled Paint, także one wszystkie są bardzo fajnie współgrają ze sobą. Ostatnio łączyłam te dwa ze sobą na papierze i wycinałam później z nich listki, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładny odcień dają, więc jestem bardzo zadowolona, że wreszcie sobie je zamówiłam i wreszcie już mam te zielenie u mnie. I tą czwartą fajną rzeczą z Craftelier to pojawił się, nie wiem, może one wcześniej były, ale ja to pierwszy raz dopiero widziałam. To są naklejki do takie nalepki właśnie na oksajdy i na Distress Inks. Takie naklejeczki, które tutaj sobie można nakleić z nazwami kolorów i właśnie z kolorem też od razu. I to są akurat naklejki z Distress Inks, a tutaj z drugiej strony są, nie, tu są z Inks, a tutaj są Oxide. Więc są dwa arkusze do takich i do takich tuszy. Wydaje mi się, że to jest no, świetny pomysł, a do tej pory widziałam tylko takie arkusze do wycinania. Tutaj są naklejki, więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy to już wcześniej było. Tam pisało, że to jest nowość, ale nie wiem, nie wiem naprawdę. Ciężko mi jest powiedzieć, czy to kiedykolwiek gdzieś tam się pojawiło. W każdym razie ja od razu sobie to kupiłam. To chyba kosztowało niecałe 10 zł, te dwa arkusze, więc... I tutaj są, z tego co wiem, to chyba wszystkie kolory. Wszystkie kolory oksajdów i wszystkie kolory inków. Więc no fajnie, jak ktoś ma więcej tych oksajdów, to myślę, że warto coś takiego sobie kupić. Ja będę oczywiście przyklejać sobie od razu na te moje oksajdy i też może Wam pokażę oczywiście, jak to wygląda, jak to się sprawdza. Także no, bo myślę też o tym, żeby zrobić taki właśnie tour po mojej organizacji. Może nie cały jakiś tam kącik szczegółowo, ale organizacja, jakieś tam pomysły organizacyjne, więc to już jak będę miała przyklejone, to myślę, że będzie fajnie Wam pokazać, jak to fajnie wygląda, jakie to jest też przydatne w zasadzie, bo to o to chodzi, żeby to było przydatne, żeby nie grzebać, bo ja teraz tak grzebię, wiecie, przez te kolory, bo je tak mam ułożone w takim pojemniku specjalnym. No i muszę tak zawsze grzebać, tak wiecie, sprawdzać, jaki tam kolor jest, a teraz jak będę miała te naklejki, no to już nie będę musiała
tego robić, tylko będzie to wszystko widoczne. I słuchajcie, i dzisiaj właśnie przed chwilą, przed jakąś godziną przyszła paczka, kurier przyszedł z moim takim niewielkim zamówieniem z Crafters, ponieważ jak zawsze oczywiście ja się muszę na coś tam skusić, bo są oczywiście non-stop jakieś przeceny, jakieś akcje i ja się oczywiście zawsze łapię na te wszystkie akcje, więc no więc wiecie jak to jest. Jest gratis, jeden fajny gratis. Gratisem jest taki bloczek 6x6 cali Hopi Easter. I zaraz ja właśnie nie odglądałam w ogóle tego, bo to mówię, dopiero przyszło i tak w sumie to nie miałam nawet czasu, żeby to otworzyć, ten papier, ale możemy sobie wspólnie zobaczyć. Ja już widzę, że to jest taki bardziej papier taki bajkowy, przerysowany. W sensie ta grafika, ale ja też bardzo lubię taką grafikę na pracach. Wiadomo, że to musi być taki bardziej odpowiedni typ pracy, jakieś tam kartki, ale ja bardzo lubię też takie papiery. Widzę, że są bardzo fajne też kolorki. Dobra, to zostawimy. Kolorki takie wiosenne z króliczkiem jakimś tutaj. Jajeczka. Fajna jakaś kratka, także sobie przeglądniemy. Tutaj jest taka łączka i ich jest, zaraz zobaczymy. I to jest z firmy Violet Studio Design. Jakaś firma Violet Studio Design. Wiem, że oni mają takie różne zestawy, też kartkowe robią. Często tam widzę gdzieś tam właśnie w sklepie na stronie. Ile jest tutaj tych arkuszy? Raz, dwa. Po trzy arkusze chyba z każdego jest, więc jest taka łączka. Tutaj jest taka grafika do wycięcia. Tutaj są fajne paseczki, które oczywiście nie muszą być, wiecie, wielkanocne. Wydaje mi się, że tylko te papiery takie, które krzyczą Wielkanoc, no to wiadomo, a reszta jest takich neutralnych. To są takie neutralne arkusze. Tutaj są jakieś króliczki takie z wianuszkiem. No takie zabawne jakieś prace można zrobić. Tutaj są fajne takie konfetti kolorowe. Tutaj są napisy. Easter wishes egg, coś tam, jakieś takie napisiki. Tu jest bardzo fajna też taka łączka niebiesko-biała. I tutaj są też takie wycinanki. I tutaj są jajka wielkanocne. I chyba tyle. A nie, i jeszcze jest tutaj ta kratka żółta, taka bardzo fajna. Także to jest taki bloczek. No, wydaje mi się, że no fajny gratisik. Zawsze mile widziany. Jak najbardziej. No i co, na takie letnie, wiosenne prace. Te właśnie z kwiatami, te arkusze jak najbardziej się nadadzą, no a te wiadomo, na przyszły rok może będą do prac właśnie wielkanocnych, więc to jest gratis. I następnie skusiłam się, może zaczniemy od tego, skusiłam się na napis, taki wykrojnik, bo mam tutaj kilka wykrojników, jakiś folder, także to wiecie, większość wykrojników pewnie będzie. To jest taki wykrojnik z napisem Celebrate z kolekcji Garden Party. Ja mam tą kolekcję, nie całą, ale tam kilka rzeczy tam mam. Jakieś stemple, jakieś coś. I spodobał mi się ten napis, bo on jest taki duży. Zobaczcie, on jest duży. I ma ten właściwy napis Celebrate i ma ten cień, co ja bardzo lubię, bo jest dużo lepiej i dużo łatwiej jest przyklejać później na pracę właśnie, jak jest z tym spodem. Wiecie, jest to zrobione, niż jak jest taki sam, tylko napis cieniutkie litery, więc dosyć spory ten napis, taki wiecie, taki dosyć mocny statement, także podoba mi się. Cena była oczywiście jakaś tam absurdalna, jakieś 1 euro albo coś takiego, więc wzięłam, także to jest ten napis. Następnie wzięłam folder do embossingu, tak jakbym nie miała już, jakbym miała mało folderów do embossingu, słuchajcie, a jeszcze się musiałam skusić na ten i na tym pewnie nie zaprzestanę, no ale one są tak ładne te foldery i takie wydają mi się właśnie bardzo przydatne, bo zobaczcie, to jest taki wzór, taki naprawdę uniwersalny, to są takie jakieś takie półkola, takie tęcze z takimi przeszyciami jakby, znaczy on embossuje takie przeszycia, tak mi się wydaje, tak. I to jest z kolekcji So Lovely. To była taka kolekcja. Ja tak nawet nie pamiętam tej kolekcji za bardzo, bo ja nic nie kupowałam z tej kolekcji. Ale ona miała powiązania z takimi motywami szycie, takie te, wiecie, manekiny, takie do szycia, takie na wykroje. Cała taka właśnie linia była
z takimi motywami właśnie do szycia. Nazywała się właśnie So Lovely. Tam były jakieś sample, jakieś tam takie, no ładna ta kolekcja była, no ale to nie moje klimaty, więc tego nawet nie brałam. Ale ten folder, wydaje mi się, że on jest na tyle uniwersalny, że no wzięłam sobie go, więc myślę, że to na pewno mi się przyda. Następnie jest, co ja Wam chciałam pokazać, aha. Następnie wzięłam taki zestaw tych wykrojników do kolejny już, bo chyba już mam cztery. I ten jest kolejny, który był właśnie też na przecenie. Z serii tych dekupaży, czyli do tego takiego nakładania na siebie tych elementów. I to jest taki bardzo ładny bukiet. Bukiet takich kwiatów, bardzo fajny. I ja już sobie ściągnęłam tą grafikę właśnie tam ze strony internetowej. Także będę mogła sobie te bukieciki potem wycinać. One są takie dosyć duży jest ten główny element. No i potem to się nakłada, już Wam to pokazywałam, nie będę się tutaj powtarzać, żeby nie zanudzać nikogo, ale fajnie, że właśnie był ten wykrojnik jeszcze, bo one były wyprzedane, a on mi się naprawdę bardzo podobał, ta grafika mi się bardzo podobała. I no i nie mogłam, grafikę no zawsze sobie mogę ściągnąć, ale to musiałabym wycinać ręcznie. A zależało mi właśnie, żeby tego nie wycinać ręcznie, tylko żeby mieć ten wykrojnik. I on się pojawił też na wyprzedaży, także sobie wzięłam oczywiście od razu ten wykrojnik. Następną bardzo fajną rzeczą to jest, słuchajcie, wykrojnik, to jest motyl. Też jakbym nie miała motyli wykrojników, ale dobra, to jest taki wyjątkowy motyl. Ja, to jest kolekcja, która chyba jest albo z początku tamtego roku, jakoś tak, także ona ma naprawdę ponad rok już na pewno. Vintage Butterflies. Ja tam mam stemples jakieś tam z tego. Mam też taki stempel dużego takiego motyla z tej serii. Mam takie napisy też, które bardzo często używam, też te takie napisiki, stempelki. Mam papier, mam chyba, tak, papier mam na pewno. Mam velum z tej kolekcji. No, kilka rzeczy mam. Ale tego motyla sobie nigdy nie kupiłam, bo on był strasznie drogi. On kosztował chyba 20 euro albo coś takiego. No, tak mi się wydaje, że chyba 18,99 kosztował, więc stwierdziłam, że no nie, nie, to już bez przesady. Natomiast on mi się zawsze tak podobał i to jest tak naprawdę, są trzy wykrojniki. To pewnie dlatego taka cena, bo to są tak naprawdę trzy wykrojniki, słuchajcie. I on jest dosyć duży, fajny taki. Także ten można naprawdę na kartkę zrobić, na pracę, na okładkę. No super, strasznie mi się to podoba. I generalnie chodzi o to, żeby zrobić warstwy tego motyla. I powycinać na przykład w różnych kolorach. I to wygląda przepięknie. Ja widziałam tyle prac właśnie z tym motylem. W tak różnych konfiguracjach kolorystycznych. Cieniowany, wiecie, tuszami te elementy. Malowane akwarelami. No naprawdę cuda można zrobić z tym motylem. Także tutaj jest ta pierwsza warstwa. Ta spodnia, ta główna część. I później to jest ta taka mniej zabudowana i ta jest taka najbardziej taka ażurowa. Także to się to później jedno na drugie nakłada. Właśnie jeżeli to jest w różnych kolorach, to wszystko tam to się tak samo po prostu jakby, no po prostu no rewelacja. No ciężko mi to tak wytłumaczyć, jak to wygląda, ale na pewno zrobię jakąś pracę właśnie z tym motylem, bo jestem sama ciekawa, jak mi to wyjdzie. No ale widziałam pracę i super, naprawdę, i chodził za mną ten motyl i tak patrzyłam zawsze na niego, ale kurde, sobie myślę, nie, no nie wezmę, bo za te pieniądze nie skuszę się, po prostu się nie skuszę. Ja naprawdę zawsze, jak robię zakupy właśnie w Crafters głównie, to wiem po prostu, że oni mają takie przeceny, że nawet nie patrzę, jak coś jest, znaczy papiery, no papiery zawsze biorę, jak mi się podobają, to papiery biorę w takiej pełnej cenie, bo wiem, że papiery bardzo szybko znikają i potem już nie ma tych papierów w ogóle. Natomiast takie wykrojniki czy coś, to wiem, że one będą kiedyś przecenione i po prostu czekam, bo pełnej ceny, no szkoda mi było zapłacić, wiecie, prawie 20 euro za takie wykrojniki, no to ja mam tyle wykrojników, że już naprawdę głupotą by było za taką pełną cenę brać wykrojnik. No ale on chyba kosztował 5 euro, był przeceniony, więc sami widzicie, że naprawdę różnica w cenie jest ogromna. Także oczywiście sobie go wzięłam. Dobrze, następnie są dwie rzeczy z kolekcji, która jest kolekcją ostatnią chyba. Tak,
To jest ta ostatnia kolekcja, która wyszła i ona się nazywa Wild Flowers. Ja z tej kolekcji właśnie póki co kupiłam sobie tylko te dwa elementy, bo papiery stwierdziłam, że nie potrzebuję papierów tego typu, czyli z kwiatami takimi w tej kolorystyce. No, czyli taka, wiecie, zielona, taka tradycyjna, taka, no piękne te papiery oczywiście, ale no, wiecie, pohamowałam się. Też tam było sporo tych wykrojników, różnych tam brzegowych, niebrzegowych, jak to tam wiadomo w takiej kolekcji. Ja już się też hamuję, bo już mam tego sporo, więc wybieram sobie zawsze takie perełki, które mnie interesują, które wiem, że no nie mam czegoś takiego. No i jedną właśnie z tych rzeczy był zestaw tych stempelków. Uznałam, że te stempelki, one nawiązują wszystkie do kwiatów, ja w pracach bardzo często, przeważnie używam kwiaty, jakiś motyw kwiatowy. Czy to są kwiatki formiranowe, czy wiecie, czy tło jest jakieś kwiatowe, z papieru kwiatowego, więc uznałam, że taki zestaw stempli mi się bardzo przyda, ponieważ nawiązuje do właśnie do kwiatów i motywów kwiatowych, więc stwierdziłam, że fajnie, wezmę sobie go. Także to wzięłam. Jest tutaj sporo tych stempelków. Możecie sobie tutaj przeczytać, jakie tam są te. Przepraszam Was, jeżeli słyszycie jakieś tutaj szumy. Mój syn siedzi tutaj na podłodze ze słuchawkami na uszach i coś ogląda i cały czas mi tutaj szurga po podłodze nogami. I nie mogę się doprosić, żeby troszeczkę się uciszył, no ale... No, życie. Dobra. Okej, i drugim takim elementem właśnie z tej kolekcji Wildflowers to jest też coś, co mi się bardzo spodobało. To jest taki wianuszek, kwiatowy wianuszek. I to jest wykrojnik, z dwóch części się składa, można sobie wyciąć to, tak jakby w pracy, wiecie, w całym takim, po prostu w papierze, tak jak jest tutaj narysowane. Albo jest tutaj też ten okrąg, takie kółeczko i możemy sobie wyciąć po prostu to jako wianuszek, taki powiedzmy wianuszek, taka serwetko wianuszek, coś takiego, czyli taki element osobny. Przepraszam. I to mi się bardzo spodobało. Spodobało mi się to, że mogę sobie pomalować ten wianuszek kolorami, właśnie albo właśnie akwarelami, albo tuszami pocieniować te listki, te kwiatuszki na kolorowo i będzie fajnie wyglądało, tak mi się wydaje. Także no, na pewno się będę tym bawiła. Także wzięłam sobie to, bo to jest takie unikatowe właśnie coś, co nie mam. Nie mam czegoś takiego, więc stwierdziłam, że sobie to wezmę. I to jest tyle, jeżeli chodzi o wykrojniki i stempelki i różne foldery. Natomiast mam jeszcze dwa bloczki papierowe, ale to przez nie przejdziemy bardzo szybko, bo to są też takie dosyć specyficzne bloczki. Coś, czego mi bardzo brakowało u mnie właśnie, jeżeli chodzi o papier. I już Wam mówię, o co chodzi. Są to papiery kratki. Są to papiery kratki. Czyli takie, ja bym powiedziała, że no basic taki, basic, który ja uwielbiam takie kratki, bardzo mi się podobają takie papiery. Ale jak się pojawiły te papiery, to no bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że no okej, muszę to mieć, muszę sobie je kupić, bo są świetne. Teraz znowu świeci słońce, przedtem było ciemno, teraz świeci słońce prosto w twarz, nie wiem, ta pogoda jest dziwna. Chmury się takie przewalają, nie wiem, czy nie będzie lało zaraz. I tak, pierwszy papier to jest Blue Pastel Plate, a drugi zestaw to jest Blush Pastel Plate. To są pojedynczo drukowane, jest ich tutaj 36 papierów, 180 gramatura, czyli taka standardowa jak w Crafters. I zaraz sobie może troszeczkę możemy, słuchajcie, przekartkować, tak mówicie, nie trzeba szczegółowo, bo naprawdę to nie ma tutaj jakichś specjalnie cudów, wzorów, bo to są takie typowe basiki. Także to są te blush. I widzicie, one są... Ich jest tutaj, zaczekajcie, ile? Po trzy pewnie. Tak, po trzy z każdego. Także tu są troszeczkę jest różowych kolorów, troszeczkę jest pomarańczowych. Tutaj znowu są takie bardziej ciemniejsze różowe, tutaj znowu takie. Może wszystkich nie będę Wam pokazywać. Tu jest bardzo fajny też taki zestaw. Tu jest bardziej w żółtych kolorach. I takie też różowe. I takie. Tutaj jest bardzo fajne z fioletem.
No mówię, coś, czego mi brakuje w sumie w polskich papierach też. Jest dużo takich kwiatowych zestawów, ale takich kratek to nie widziałam. Może fajnie by było, gdyby coś takiego się pojawiło też, właśnie w różnej kolorystyce. To ja bym była pierwsza, która bym kupiła takie papiery. Naprawdę. Także to jest ten blasz. I tutaj jest jeszcze, można sobie zobaczyć. Słuchajcie, znowu mi świeci. Tutaj można sobie zobaczyć te wzory. No i tutaj jest jeszcze ten niebieski. To sobie tak szybciutko przelecimy, ten niebieski. Utworzę. Ten niebieski nawet chyba jest jeszcze ładniejszy niż ten różowy. Zobaczcie, jakie to ładne. Na takie chłopięce prace albo męskie. Wydaje mi się, że no fajne, fajne. Tu jest taki bardziej fiolecik. I taki jeszcze ciemniejszy fiolet. Taki fioletowo-niebieski właściwie. Tu jest taka krateczka. I taka seledynowa. Ta jest też taka ładna, delikatna. Taka z błękitami i z fioletem troszeczkę. A tutaj taka bardziej w zieleń wpadająca, taka niebiesko-zielona. I tu też fioletowa. Tu taka ciemniejsza fioletowa, bardzo fajna. I taka. I takie. I takie coś. Także tak wyglądają te papiery. Tutaj jeszcze te designy. Dlatego jestem bardzo zadowolona, że coś takiego się wreszcie pojawiło, bo wiem, że są tam z innych firm takie różne papiery, ale są przeważnie bardzo, bardzo No, drogie. ale Te nie były aż takie, chyba po 11 euro były, więc spoko, jeszcze stwierdziłam, że dobra, kupię jeszcze te. Także tak wyglądają. No i to już wszystkie zakupy też z Crafters, które mam, i z Craftelier. Moje piękne tusze, z których jestem super mega zadowolona. No i moje jeszcze kwiatuszki z Akszona, z których też jestem mega zadowolona i cieszę się, że chociaż te kilka paczek udało mi się kupić, więc takie zakupy udane. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, co o tych papierach myślicie. Czy używacie takie papiery, takie z kratkami, takie basici? Bo ja bardzo lubię takie papiery, powiem Wam, bardzo lubię w pracach. No i tak, i dajcie znać ogólnie, o co myślicie też o tych naklejkach, czy ktoś ma może te naklejki, czy one są jakieś, to są jakieś stara rzecz, czy to faktycznie jest jakaś nowość, nie wiem. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!